I witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Bartek, a to jest, proszę państwa, kolejny odcineczek oczywiście z gry, jaką jest Pixel Gun 3D. I proszę państwa, w tym momencie trwa evencik z okazji 11 lat Pixel Guna na rynku. Dokładnie tak, ta gra ogólnie ma już 11 lat. Kto by się spodziewał, nie? I z tej, proszę państwa, okazji twórcy, oprócz tego, że podarowali nam takie oto skrzyneczki chociażby za klejnociki, gdzie możemy sobie zdobyć albo broń legendarną, albo broń mityczną. To nie są oczywiście części do broń, to są już pełne, gotowe bronie do działania. Także jeżeli macie dużo tej waluty, to może się warto zainteresować. To jeszcze dostaliśmy coś, co mnie najbardziej ogólnie w tym momencie interesuje. Mianowicie, jeżeli sobie teraz wejdziemy w zakładkę Final Boss Lottery, wejdziemy sobie w Chess Available, Final Boss Lottery właśnie, to mamy, przepraszam, nie tutaj, tylko tutaj, Multiverse Rifle, to naszym oczom ukaże się taka oto snajperka. I proszę państwa, jest to snajperka do zdobycia dla każdego. Naprawdę, w tym momencie, czy jesteście graczem free to play, czy jesteście osobami, które troszeczkę sobie na tą grę kasy wydali, możecie sobie taką oto snajpereczkę zdobyć. Nazywa się ona oczywiście Party Sniper Rifle. Ma fire rate na poziomie 76, pocisków w magazynku ma 6 oraz mobilność 55. Do tego jeszcze ma taki sobie laser chyba, jak wystrzeli pocisk, i może rykoszetować. Także myślę, że snajperka raczej moim zdaniem jest nastawiona na graczy free to play, bo raczej podejrzewam, że gracze, którzy raczej na tą grę kasę wydają, to chyba się nią tak słabo zainteresują, ale może się ktoś ogólnie taki znajdzie, nie? I tutaj, proszę państwa, żeby ją zdobyć, musimy w trakcie meczów zdobywać takie oto cztery rzeczy. Pierwszą rzecz właśnie jest to data, którą zdobywamy sobie podczas meczyków, oraz mikrochipy. Za 2 dni dostaniemy sobie, proszę państwa, kolejny elemencik, ale jeżeli na dobrą sprawę zaczęliście właśnie, nie wiem, od niedawna powiedzmy grać w Pixel Guna, to nie martwcie się, możecie zdobywać i to równocześnie. Także podejrzewam, że z pozostałymi elementami będzie tak samo. I na zakończenie tego evenciku macie 20 dni. Także przez 20 dni jeszcze macie szansę zdobyć właśnie tą oto snajperkę. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to się po prostu spieszcie, nie? Więc proszę państwa, w dzisiejszym odcineczku chciałbym ogólnie sobie troszeczkę tych mikrochipów pozdobywać. Jak widzicie, brakuje mi ich tylko jeszcze tak około 500 sztuk, także myślę, że chyba tak 3-4 mecze wystarczą, żebym sobie, proszę państwa, to ukończył. I właśnie, proszę państwa, jak już powiedziałem, tą rzeczą na tym odcineczku chciałbym się zająć. Także już nie przedłużam i lecimy sobie z tym koksem. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze mógłbym na dobrą sprawę sobie połączyć niektóre rzeczy, ponieważ jeżeli sobie wejdziemy w battle, to zauważycie, oprócz tego, że są pieniążki do zdobycia, to zauważycie, że tutaj w turnamencie mogę sobie właśnie tą elementy, które mnie interesują, zdobyć. Także w dzisiejszym, proszę państwa, odcineczku, oprócz tego, że zdobędziemy sobie te chipy, to również zagram sobie 1 albo 2 mecze na rankedówkach, ale oprócz tego, jeżeli się wszystko ładnie złoży, to również będę w stanie wykonać sobie zadanie klanowe. Dokładnie tak. Czyli chciałbym sobie, proszę państwa, wykonać jeszcze zadanie, które polega na zdobyciu 6000 punktów na deathmatchu. Myślę, że to się, proszę państwa, uda, ponieważ właśnie tryb turniejowy ma taki oto tryb deathmatch w swoim jakby arsenalu. Także, proszę państwa, w dzisiejszym odcineczku zajmujemy się 3 rzeczami jednocześnie. To jest taki dość soczysty, powiedzmy, odcineczek. Także ja już klikam sobie, proszę państwa, battle.
A oczywiście również pragnę Wam przypomnieć, że jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka być na bieżąco z materiałami, a my proszę Państwa w takim razie sobie właśnie już działamy. Jak widzicie, ogólnie te elemenciki zdobywamy sobie poprzez zabijanie przeciwników i tylko i wyłącznie ten sposób to, proszę Państwa, idzie zdobyć. Nie ze wszystkich przeciwników to wylatuje, ale z większości właśnie możemy sobie, proszę Państwa, to zdobyć. Także naprawdę to nie jest dość trudny evencik, po prostu wystarczy, że będziemy sobie w to grać i na pewno te elemenciki prędzej czy później zdobędziemy. Także naprawdę zachęcam, jeżeli macie aktualnie przerwę właśnie od Pixelgana, powróćcie sobie do tej giereczki, powbijajcie sobie troszeczkę tych elemencików, a może nawet i ta snajperka będzie na dobrą sprawę, na tyle dobra, że będziecie jej, proszę Państwa, używać, nie? Także taki właśnie do mnie malusieńki, ode mnie taki właśnie malusieńki apel do Was. Właśnie. Nie wiem, co mam, nie chciałem powiedzieć. Po prostu taki apel do Was, nie? I tyle. Także my już, proszę Państwa, właśnie skupiamy się na giereczce i na zdobywaniu tych elemencików. W tym momencie mam drugie miejsce, także naprawdę nie jest źle, a tutaj podejrzewam, że na tym trybie battle są mega spoceńcy. Bo wiecie, bo tryb turniejowy, no to każdy chce zdobyć największą rangę. To na pewno właśnie jest. Ja też również do tych osób należę. Bo im większa ranga, tym, proszę Państwa, właśnie lepsze nagrody. To jest raczej normalne w takich grach. Także właśnie troszeczkę teraz skupienia musi wejść, ale oczywiście też będę starał się jak najwięcej elemencików zdobyć. Bo też na tej snajperce mi zależy. I jeżeli ogólnie chcecie, jeżeli mi się uda to zdobyć, tą snajperkę, to piszcie śmiało w komentarzach, czy chcielibyście może zobaczyć ją w akcji, nie jeżeli ją ogólnie zdobędę. Także możecie właśnie pisać, czy opłacało się ją zdobyć, czy nie. Znaczy w sensie, czy chcecie taki właśnie taką recenzję, powiedzmy, czy się tą snajperkę ogólnie opłaca mieć w swoim ekwipunku. O! Może tak to bardziej na dobrą sprawę powiem, nie? Dobra. I widzę, że typek mi stanął na drodze, ale nie na długo. W dalszym ciągu na dobrą sprawę korzystam z tych samych broni, których do tej pory korzystałem, więc nic się raczej pod tym względem nie zmieniło. Cały czas ogólnie sobie zbieram właśnie te klejnociki oraz tą walutę, żeby potem nie mieć problemów z kupieniem lepszych broni może na wyższy poziom. A jeżeli nie wiecie, to prawie tam wbijam chyba 30 level w tej grze, także cały czas ten progres idzie do przodu, cały czas sobie na dobrą sprawę codziennie w tą giereczkę gram, wbijam te zadania dzienne i na dobrą sprawę wychodzę z tej gry, bo szczególnie to mi się jakoś więcej na tą grę czasu nie chcę poświęcać, bo w sumie nie ma po co, nie? Na dobrą sprawę, ale jak teraz jest taki evencik, no to troszeczkę właśnie teraz staram się więcej czasu również na tą grę poświęcić, żeby po prostu tą snajperkę zdobyć. A mam na to, jak już powiedziałem, 20 dni, także bez problemu raczej mi się uda. To tych elementów się zdobyło na tyle dużo, że wiecie, że to nie ma najmniejszego problemu. Ale jeżeli chcecie, bo jest jeszcze taka jedna opcja, o której prawdopodobnie nie powiedziałem, bo zapomniałem na samym początku, że istnieje również opcja, która umożliwia Wam zdobywanie więcej tych elementów. Mianowicie, jeżeli gracie w składzie, to chyba tam zdobywacie razy dwa tych elementów. Także jeżeli macie znajomego, który, nie wiem, przestał grać w tą grę, no to macie teraz powód, żeby go zachęcić ponownie do wejścia do giereczki i sobie troszeczkę się właśnie pobawienia w tej grze. Także naprawdę zachęcam w tym momencie do grania. Nikt mi na to nie płaci, jakby ktoś pytał. Tylko dla mnie to jest właśnie taka w końcu okazja, żeby sobie do tej gry wejść na dłużej i troszeczkę się pobawić, nie? Bo snajperka, bo snajperki każdy wie, ile kosztują w sklepach. Tanie na pewno nie są, jak w sumie każda broń w tej grze. A taka darmowa snajperka na pewno się każdemu przyda, jeżeli na dobrą sprawę komuś brakuje takiej broni, nie? Także macie właśnie w tym momencie doskonałą okazję, żeby
sobie to zdobyć. Dobra, my się oczywiście dalej skupiamy na giereczce, próbujemy tutaj jak najwięcej tych elementów zdobyć. Na ten moment mam tylko ich 18, także no to nie jest jakiś mega dobry wynik. Niestety. Ale próbujemy, próbujemy dalej. I zobaczymy, jak to właśnie nam będzie wychodziło w trakcie tego meczyku. Ile zdobędziemy tych elementów. W poprzednim meczu chyba tam zdobyłem 190, nie? Także to jest dobry wynik, powiem szczerze. To jest mega dobry wynik. A nawet się nie starałem ogólnie tego zbierać. Tylko raczej chciałem się troszeczkę postrzelać, nie? Także jak widzicie właśnie, to nie jest trudne zdobyć te elementy. Tylko po prostu wystarczy grać, albo zaprosić, jak już powiedziałem, znajomego, żeby zdobywać te fragmenty razy dwa. Tam chyba chipy, to chyba są chipy, nie? To się chyba chipy nazywają ogólnie, ale wiecie, o co chodzi. Także tak właśnie wygląda sytuacja. A my w tym momencie jesteśmy na miejscu trzecim, także wypadałoby teraz troszeczkę się zmobilizować. I przynajmniej to drugie miejsce zdobyć, nie? I też nie byłoby takim złym wynikiem. Chociaż aktualnie zamiast pchnąć się w górę, to ja spadam. No cóż, też tak bywa. Też tak bywa niestety. Także może uda nam się ciebie tutaj zlikwidować? Niestety nie. Niestety nie udało się, ale jak już powiedziałem, tutaj raczej też dużo osób jest na spoceniu w tym momencie. Bo wiecie, mecz turniejowy, te sprawy, no to raczej tutaj nikt nie bierze jeńców, tak to powiem. Jest jak jest. I tutaj każdy naprawdę stara się zdobyć jak najlepszy wynik. Okej. Okay. Trochę teraz muszę sobie uciec, bo mnie by... Chociaż, kurde, gonią mnie, ty! Ale mnie tutaj... O, kurka wodna! Ale mnie zaczęli mi gonić, ale dobra, udało się. Na szczęście skupili się na sobie zamiast na mnie, bo by było... Nieciekawie, szczerze powiedziawszy. Byłoby naprawdę nieciekawie. Dobra. Uda mi się ci... Ajdź, asysta. Ale okej, mecz zakończony na miejscu bodajże trzecim chyba tam. Dokładnie, tak zdobyłem troszeczkę pucharków, także jestem z tego zadowolony. Na szczęście mam taką rangę, że nie muszę się martwić o to, że jeżeli nie zdobędę pierwszego miejsca, no to pucharki mi po prostu... Po prostu te pucharki stracę, które zdobyłem, nie? Także mniejsza ranga również jest dość fajną rangą, powiedzmy. Dobra, czy mi się ogólnie udało coś tutaj zrobić? Udało mi się zdobyć wystarczającą ilość koronek, żeby zdobyć nagrodę w postaci 75 monet. Nie jest to źle. Także gitara, ale czy mi się udało zrobić na przykład klanowe zadanie? Udało mi się. No to też bardzo spoko. I ile ogólnie zdobyłem sobie na ten moment tych mikrochipów? No i jeszcze troszeczkę brakuje. Także wiecie co? Ja bym sobie, proszę Państwa, jeszcze w tym odcinku postarał się to zdobyć. Co Wy na to? Bo to jest naprawdę mało. To brakuje zaledwie 130 koronek. Znaczy nie koronek, tylko tych chipów, nie? Także dobra, chodźmy sobie może na jakiś inny jeszcze trybik. Tak na zakończenie tego odcineczka. I chodźmy sobie... Jezu, przestańcie mi tutaj spamować tymi podpowiedziami. To jest bardzo niemiło z Waszej strony. I chodźmy sobie może na trybik, którym jest Karab Temple. Czemu nie? Tego chyba w sumie jeszcze nie graliśmy na tej mapie, nie? Tej mapy chyba Wam jeszcze nie pokazywałem, także... Właśnie w tym momencie sobie już to nadrobimy, ten mój błąd, powiedzmy. Ej, na tej mapie zdobywamy i to chyba. O, nawet o tym nie wiedziałem, szczerze powiedziawszy, że są takie mapki, gdzie jesteśmy w stanie zdobyć i ten element pierwszy, i ten element drugi. Ej, spoko. Także widzicie. Także widzicie, że nawet i sami twórcy jakby... chcą Wam pomóc zdobyć tą snajperkę. Także git. To, że chyba moim zdaniem, nie wiem jak to wygląda, ale mi się wydaje, że chyba bardziej na tej mapie lecą te pierwsze elementy zamiast tych drugich. No, chyba częściej się tutaj ogólnie spotyka te pierwsze niż te drugie elementy.
Mam takie dziwne wrażenie, chociażby po ilości właśnie, którą widzicie w tym momencie w górnym rogu ekranu. Chociaż, może to jest jakiś, nie wiem, może to jest w sumie losowe, jak to się zdobywa? Nie mam tanie pojęcia. No zobaczymy, nie? No, oj, chyba jednak losowe. Chyba jednak to jest losowe, dobra, to mniejsza z tym. Także okej. Także niestety, ale zostałem ustrzelony. I to wszystko przez to, że niestety minus tej broni jest taka, że mam bardzo mało pocisków w magazynku. Ale ma na to potężne obrażenia, nie? Więc coś za coś. Ale okej. Także szukajmy sobie, proszę Państwa, wrogów. Zobaczymy, na kogo uda nam się trafić. Ej, gdzie są ci przeciwnicy? Bez kitu. Halo? Dobra, kogoś tu widzę. O kurczę, na tej widzę dwóch przeciwników. Dobra, tu uda się? Uda się. Dobra, jeszcze tylko ciebie musimy załatwić. Okej. Okay. Kolejne przeładowanie. No niestety, ale tak to właśnie wygląda, jeżeli chcecie się tą bronią bawić, to musicie na pewno dość często przeładowywać, bo inaczej będzie marnie. Chyba, że macie dobrą drugą broń, no to jesteście uratowani, prawda? Dzięki temu. Okej, chodźmy sobie może tutaj na górę troszeczkę. Troszeczkę sobie pozwiedzajmy tą mapkę, a nie tylko się strzelajmy. Tutaj widzę, że jest idealna chyba pozycja dla snajperów. Dobra, czy jeszcze uda mi się cię załatwić? No dawaj, ajć, nie udało się, okej. Także 11 ogólnie fragów zdobyłem. No nie jest źle, nie jest źle, ale udało nam się niestety ten meczyk przegrać. Także proszę Państwa, jest jak jest, ale okej. Myślę, że chyba w tym odcineczku to by było na tyle. Także dzisiaj naprawdę był taki soczysty odcineczek, gdzie pokazałem Wam evencik, który aktualnie trwa dla graczy free to play oraz dla graczy płatnych. Jeżeli chcecie, no to możecie sobie wziąć udział właśnie w tym evenciku. Ale proszę Państwa, jak już powiedziałem, w tym odcinku to by było właśnie na tyle. Także jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka, by być na bieżąco z materiałami. Ja się oczywiście z Wami w tym momencie żegnam, także życzę Wam tradycyjnie miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, no i pa, pa.